Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to prawie 50 lat tradycji. Co roku jest to festiwal pełen emocji i tradycji kinowej, a dzisiaj, w tym roku, po raz pierwszy online. Co to oznacza dla nas, widzów i całego festiwalu? Czy to odbierze magię tej wspaniałej imprezie filmowej? Na festiwalu jest jednak osoba, która zna odpowiedzi na wszystkie te pytania. W rozmowie z Kaliną Herezińską, dyrektor artystyczny festiwalu, Tomasz Kolankiewicz. Moje pierwsze pytanie to, czy pandemia i związane z nią zamknięcie w istotny sposób zmieniło Pana aktywność? To jest tak, że postanowiliśmy jednak ten festiwal przeprowadzić, żeby też zachować ciągłość tej imprezy. To jest impreza, która ma 47-letnią historię. W tym roku jest 45. edycja, czyli jak łatwo policzyć, dwa razy ten festiwal przez te 47 lat się nie odbył i to były dwa lata stanu wojennego. No to nie jest ta tradycja, do której chciałbym nawiązywać, że tak powiem. Więc postanowiliśmy jednak, żeby ten festiwal się odbył i żeby przyznać nagrody i także pokażemy te filmy w ogóle jako właśnie cały festiwal, całą selekcję pokażemy w kinach właśnie partnerskich w Polsce w postaci replik, no jak te kina zostaną otwarte i wtedy już będzie wiadomo, kto wygrał, kto dostał złote lwy, srebrne, jakie były nagrody i tak dalej. Natomiast póki co no rzeczywiście nie możemy tych filmów pokazać, co dla mnie jako debiutującego dyrektora artystycznego w tym roku, no to taki mi się rok trafił, że tak powiem, nie najlepszy na debiut. No, rozumiem. A więc rozumiem, że największym wyzwaniem było właśnie organizowanie tych projekcji filmów, tak? Bo to miało być moje następne pytanie, co było najtrudniejsze w zorganizowaniu tego. Najtrudniejsze było to, że jakby w ogóle organizacja, jakby dużej, tak dużej imprezy, to jest impreza z kilkumilionowym budżetem, to jest duże przedsięwzięcie. I w ogóle organizacja tego rodzaju imprezy jest wyzwaniem, niezależnie od tego, jaki to jest rok i tak dalej. Natomiast w tym roku no, ta zmieniająca się sytuacja i ten fakt, że jakby to był cały czas jakby ta sytuacja dynamicznie się zmieniała, no bo proszę pamiętać, że tam parę tygodni temu jeszcze to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. W ogóle jeszcze myśleliśmy, że właśnie kina są otwarte i tak dalej. I ta sytuacja, myśmy opracowywali różne jakby warianty, cały czas zmieniając scenariusz. Kto jest bardziej istotny przy organizacji takiego festiwalu? Czy dyrektor tego festiwalu, czy dyrektor artystyczny? To zależy, kogo pani pyta. Jeśli pani pyta mnie, to ja powiem, że artystyczna. Jak pani spyta Leszka Kopcia, to on na pewno powie, że dyrektor. Te role się rozkładają troszeczkę. Ja mam zdecydowanie, dyrektorem festiwalu jest Leszek Kopeć, on jest prezesem Pomorskiej Fundacji Filmowej, jestem dyrektorem zresztą od lat 30, więc już widział różne tutaj rzeczy od lat 90. I to troszeczkę jak gdyby inaczej wygląda. Znaczy Leszek Kopeć jest prezesem Pomorskiej Fundacji Filmowej, on tutaj jest na stałe, prowadzi Gdyńskie Centrum Filmowe. On się zajmuje tam sprawami takimi bardziej organizacyjnymi, bym powiedział, czy finansowymi też, bo on za to odpowiada. Ja odpowiadam za kształt festiwalu, za program przede wszystkim. I tutaj mówiąc o programie, nie mówię tylko o selekcji do konkursów, ale w ogóle o całości jak gdyby, imprezy. Od takich rzeczy jak, nie wiem, plakat festiwalu, jak wygląd wszystkich jak gdyby, materiałów i wszystkie wydarzenia też towarzyszące. Tych wydarzeń jest kilkanaście w wydarzeniach branżowych, natomiast są takie rzeczy właśnie jak, nie wiem, jak wybór prowadzących i tak dalej. No to wszystko tego rodzaju decyzje, jakby merytoryczne decyzje, wszystkie są po mojej stronie, więc trudno powiedzieć, kto ma więcej, natomiast to są po prostu troszeczkę inne pola. A więc właśnie no, w tym roku liczba wybranych filmów musiała zostać okrojona, a skrywało to na Pana głowie. Jakimi więc kryteriami się Pan kierował? To różnią. Są trzy sekcje konkursowe. Jedna to są mikrobudżety, gdzie w ogóle nie było selekcji. To taki pomysł Polskiej Instytucji Sztuki Filmowej, zanim ja jeszcze zostałem powołany, żeby taką sekcję wprowadzić właśnie bez selekcji. Jeżeli chodzi o konkurs krótkometrażowy, to tam wpłynęło 80, zgłoszonych zostało 80 filmów, wybrałem 27 i tutaj no po prostu wybierałem najlepsze tytuły, albo takie tytuły, w przypadku kina krótkometrażowego to są często studenckie filmy,
ze szkół filmowych albo absolwentów szkół filmowych przed debiutem jeszcze. I tutaj czasami jest tak, że te filmy nie są spełnione artystycznie, ale widać w nich potencjał twórców. I tutaj wydaje mi się, że kluczowy dla mnie właśnie był ten potencjał. A jeżeli chodzi o konkurs główny, to czyli ten najważniejszy, inaczej na pewno bym wybierał te filmy, jakbym programował Nowe Horyzonty, bo bym troszeczkę na inne rzeczy zwracał uwagę. Natomiast tutaj układałem ten program tak, żeby pokazać możliwie jak najpełniejszą paletę barw polskiego kina. To znaczy mi zależało na tym, żeby pokazać szerokie spektrum polskiej kinematografii. Wybierałem tutaj oczywiście głównym takim kluczem było to, czy to jest po prostu dobry film, czy to jest film jakby kompletny, czy jest udany i tak dalej. Natomiast tych filmów w konkursie jest 14, więc oczywiście jest pośród nich wiele filmów takich kompletnych, właśnie bardzo udanych. No pamiętajmy, że w tym roku mamy w konkursie filmy, które były wyselekcjonowane do Cannes, do Wenecji, do Berlina, film, który wygrał Tribeca i tak dalej, no, najważniejsze światowe festiwale. Natomiast też programując, tak właśnie chciałem tak pokazać takie szerokie spektrum, to znaczy właśnie nie przechylać się w żadną stronę za mocno, żeby ani to nie był tylko właśnie festiwal takich właśnie filmów autorskich, arthouse'owych, oczywiście takie pole, które jest mi gdzieś najbliższe, ani żeby właśnie on nie ciążył za bardzo w stronę popularną, natomiast żeby oddawał różne te barwy, to znaczy żeby jednak te filmy miały swoją reprezentację, też oczywiście wybierane pod kątem ich walorów artystycznych i warsztatowych. Ale też myślałem o takich rzeczach, że na przykład jury w konkursie głównym przyznaje nie tylko nagrodę Złotych Lwów za najlepszy film, ale też przyznaje nagrody aktorskie za zdjęcia, za dźwięk i tak dalej. Więc jeżeli któryś z filmów wyróżniał się właśnie w jednym z tych elementów, gdzie było widać jakąś fantastyczną zupełnie pracę właśnie czy warsztat właśnie któryś z tych twórców, to wtedy też go brałem pod uwagę. Nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, kiedy pytałam się, co było największym wyzwaniem, to czy było coś, co sprawiło panu największą przyjemność w organizowaniu tego festiwalu? Na pewno największą przyjemność miałem przy oglądaniu filmów po prostu podczas selekcji. To był najprzyjemniejszy moment. Ja jestem filmoznawcą, historykiem filmu. Dla mnie ta część mojej pracy, czyli właśnie oglądanie, jest zawsze najprzyjemniejsza. Tych filmów było dużo, bo to było 30 filmów do konkursu głównego, 80 filmów do krótkich metraży. Także to było wiele godzin oglądania i ja bardzo lubię oglądać filmy, więc to było na pewno najprzyjemniejsze. Przeczytałam, że jest pan autorem licznych, bo aż kilkudziesięciu przeglądów filmowych, między innymi kinematografii kobiet, kina niemego, prądów nowofalowych, ale też kina grozy. Więc jaki jest pana ulubiony gatunek filmowy, o ile pan ma ulubiony? Moim ulubionym gatunkiem, jakbym miał wskazać jeden, to byłyby to filmy grozy. Lubię bardzo kino grozy, ale ja lubię w ogóle kino gatunkowe, także lubię też musicale i lubię westerny, i to są świetne rzeczy. To jest, kino gatunkowe jest bardzo wdzięcznym materiałem badawczym. I tutaj mówię nie tylko pod kątem filmoznawczym, ja jestem oczywiście przede wszystkim filmoznawcą, ale ja na to patrzę troszeczkę w takim szerszym kontekście zawsze. To znaczy staram się to zawsze wpisywać w taki kontekst kulturoznawczy. To jest tak, że nie tylko przyglądać się jak gdyby stronie, właśnie warsztatowi, formie i tak dalej. To są oczywiście rzeczy, które w pierwszej kolejności robię. Natomiast zawsze staram się obserwować też, o czym są te filmy, jak one się wpisują jak gdyby w świat otaczający nas i tak dalej. Na przykład bardzo ciekawym takim przykładem jest amerykański kino grozy. Można jak gdyby spojrzeć na amerykańskie kino grozy po prostu jako na zmieniające się jak gdyby filmy, które z biegiem lat jakby ewoluowały i tak dalej, a można spojrzeć na nie zupełnie z innej strony, właśnie takiej kulturoznawczej bardziej, jako emanację zbiorowych lęków amerykańskiego społeczeństwa. To znaczy to, co te filmy pokazywały w danym momencie i czego jak gdyby się, czego się bano tak naprawdę, pokazuje, czego w ogóle się bało społeczeństwo w taki sposób często nieuświadomiony, właśnie taki podświadomy, można powiedzieć. Czy
Twórcy filmowi już zdążyli odpowiedzieć na zjawisko pandemii. Słyszał może Pan o jakichś filmach, które starają się zmierzyć z tym tematem? Tak, oczywiście. Powstają te filmy już właśnie w tym konkursie. W krótkich filmów było więcej takich tytułów, dlatego że z racji też charakteru tych filmów one znacznie szybciej po prostu powstają, bo jeżeli chodzi o filmy z konkursu głównego, no to trzeba pamiętać, że to są filmy, które powstały jeszcze przed pandemią z reguły. Bo tak wygląda jakby ten proces produkcji filmu, że one były zgłaszane na festiwal w sierpniu, to znaczy, że tak naprawdę postprodukcja tych filmów, czyli postprodukcja, czyli montaż, udźwiękowienie, kolor korekcja i tak dalej, te wszystkie rzeczy właśnie się jakby działy już w pandemii, natomiast sam okres zdjęciowy, praca nad scenariuszem i tak dalej była jeszcze wcześniej, więc ja myślę, że ta fala dopiero przyjdzie. Oczywiście no, są takie filmy jak ten taki nowelowy film, który był na jednej z platform streamingowych pokazywany, który w ogóle jakby był takim zadaniem właśnie pandemicznym, gdzie różni reżyserzy, reżyserki mierzyli się z tym tematem, kręcili z domu właśnie, tak naprawdę z lockdownu kręcili te filmy. Natomiast myślę, że to przyjdzie, dlatego że już widziałem trochę takich filmów właśnie w tym konkursie krótkim i podejrzewam, że teraz jako, że no właśnie wszyscy się z tym mierzymy, no to siłą rzeczy będzie temat, który się będzie pojawiał w kinie. A jak pan sądzi, w jakim kierunku pójdą zmiany w organizacji dużych imprez kulturalnych, skoro teraz nas odbywa w pełni online pierwszy raz? A wcześniej jednak były na żywo i to było lepsze, ale jak pan sądzi, w jakim kierunku właśnie pójdą te zmiany już w następnych latach? Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, to mam nadzieję, że będzie, ponieważ publiczność potrzebuje tego, co jest kluczem jakby każdego festiwalu, to znaczy współudziału w kulturze. I ja no, mam wielką nadzieję, że jednak to pozostanie, dlatego że wydaje mi się, że ten współudział w kulturze jest jednym z takich podstawowych budulców w ogóle takiego dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, że bez tego nie ma po prostu społeczeństwa, bez to, co buduje jakby więzi i tak dalej. To są takie rzeczy, które też są bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz w Polsce, kiedy no mamy taką sytuację, że praktycznie każdy temat, każda sprawa no staje się powodem do wielkiej kłótni jakby wszystkich z wszystkimi, już nie wchodząc tutaj, kto ma rację w tych kłótniach. Natomiast no wydaje mi się, że właśnie kultura może jakby pomagać, rozładowywać tego rodzaju napięcia, szukać jakichś pól jakby dialogu i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, więc liczę, że jednak te imprezy kulturalne przetrwają. I mam nadzieję, że one się nie przeniosą w online. Mówię to jak gdyby całkiem świadomie, to znaczy mi się nie podoba przenoszenie kultury online. To nie mówię tutaj tylko o kinie, ale no nie wiem, no, czy jak gdyby obejrzenie spektaklu online teatralnego to jest jak gdyby udział w spektaklu teatralnym, no nie jest. No. Ale właśnie no, kino czy teatr to w ogóle sztuka, to magia, wielki ekran, fotel i gasną światła. Czy ma pan jakiś sposób na to, by sobie odrobinę tej magii dodać, gdy się uczestniczy w wydarzeniu online? No ja uczestniczyłem w kilku festiwalach i no to nie jest to samo nigdy. Nie wiem, jakoś ja nie umiem po prostu się jak gdyby zgodzić na to, co się dzieje. Mówię to jako osoba, przecież ja też nie jestem jakimś wariatem, że ja tylko jak gdyby w kinie i po prostu i piszę teksty na maszynie do pisania, bo to tak jest szlachetnie i w ogóle ten absolutnie nie rozumiem. Korzystam z wszystkich tak naprawdę praktycznie dostępnych jak gdyby platform streamingowych i tych z popularnym kinem i takich platform jak Mubi. Polecam swoją drogą Państwu bardzo, jak się zajmujecie filmem, platformę Mubi, to jest najlepiej kuratorowana platforma online'owa do oglądania filmów, genialna zupełnie. Więc ja oglądam, ja mam w domu projektor, oglądam te filmy z projektora, więc mam taką trochę namiastkę, że tak powiem. Chociaż to nigdy nie jest to samo, no jakby ta sytuacja, jest jedna różnica między kinem a oglądaniem filmów w domu, to jest taka, że w kinie nie mamy pilota, tak? To znaczy możemy oglądać albo możemy wyjść ewentualnie, tak? Natomiast nie mamy takiej sytuacji, że możemy iść sobie zrobić kanapkę. I to robienie sobie kanapki wpływa bardzo mocno na odbiór dzieła filmowego, wydaje mi się. A czego najbardziej poszukuje pan w kinie? Bo już znamy pana ulubiony gatunek, ale tak najbardziej to wzruszeń, odpowiedzi na pytania społeczne, może filozoficzne, a estetyki może pan poszukuje najbardziej?
Myślę, że wszystkiego po trochu. To znaczy, dla mnie film jest kompletny, kiedy ma wszystkie te elementy, które pani wymieniła. Dla mnie kino jest bardzo, jest jak gdyby bardzo ważnym elementem, nie tylko jako dziedzina, którą się zająłem zawodowo, ale w ogóle na życie, że tak powiem. To jest ważna część mojego życia. I ja mam takie wrażenie, że oglądam filmy oczywiście też czasami dla rozrywki, tak? Czasami właśnie, żeby się pośmiać albo żeby się wzruszyć. Natomiast też wydaje mi się, że oglądanie filmów ma taki wymiar też terapeutyczny w jakimś sensie. Znaczy, że to jest tak, że dzięki temu mi jest łatwiej jak gdyby oswoić rzeczywistość, która jest dookoła. I te emocje, które te filmy budzą, ta refleksja, którą niektóre filmy budzą, to że te filmy jak gdyby pracują w nas potem, prawda? Że czasami jest tak, że obejrzymy jakiś taki film, który z nami zostaje, który potem za nami chodzi właśnie, który nam się gdzieś przypomina, jak gdyby śni czasami. To jest to, czego jak gdyby ja szukam w kinie właśnie. I to jest możliwe wtedy, kiedy ten film właśnie ma jak gdyby odpowiednio dobraną formę jak gdyby do treści, porusza coś ważnego we mnie. I to nie jest tak, że to czasami to jest oczywiście zamierzone, ale nie zawsze. Czasami to wynika z tego, że właśnie to we mnie coś uruchomiło, takiego, o czym twórca czy twórcy nie mogą nawet nie wiedzieć, jak gdyby coś takiego we mnie uruchamia. Natomiast to jest tak, no to są takie rzeczy, których ja szukam w kinie właśnie, takie momenty. To było ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za wywiad, że miałam możliwość z panem go poprowadzić. Bardzo dziękuję.